Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w szóstym odcinku z Risen 3 Władcy Tytanów. Ostatnio żeśmy skończyli, bodajże zaraz zobaczymy, bo w sumie mogłem zapomnieć. Ale o ile się nie mylę, to przy jamie, w której wylęgły się dwa piekielne niogary. Tak, teraz sobie przypomniałem właśnie, więc w sumie dobrze, że mam pamięć jeszcze od tego. Dobra, i mam wrażenie, że znowu są jakieś lekkie spadki, ale nie, już jest dobrze w sumie. Dobra, Patka, chodź, idziemy. No to my też się w sumie kierujemy, ale mohola, hola, hola. A, nie da nic się tam zobaczyć. Chodź, chodź. Dobra. Tu w sumie nie jest ciemno, bo są te kryształy. One nam jasność tworzą. Więc w sumie niepotrzebna nam żadna tutaj pochodnia. Póki co. Coraz więcej tych kryształów. Tam jakiś portal jest. Aha, i tu się lawa leje. Jak fajnie. No po prostu fajnie. Nic nas nie atakuje? Really? Oluj. Nie wiem, czy tam warto nawet przechodzić. Ale fajnie cutscenki w Risen 3. No coś nowego po prostu. O kurde. Ej. O kurde, ten tworzy spadki FPS-ów. Weźcie go, wykastrujcie. Oszty. Nie! Ty kurde, co on za mną zrobił? Żyjesz, nie? See. Now you've got your own command. After all. No. Co? Don't talk such crap. I'll get you out. Co ty pierdolisz? It's too late. No ja pi... No. Kurde. A raczej kurwa. No nie. Jezu, takie to żenujące było. Aha, czyli naprawdę umiera. Noż, kurde, moje itemy, moje bogactwo. Przepadło. Goodbye. Kurwa. Już początek gry i ktoś nam tu musi umrzeć. Nie no, to jest... to jest śmieszne jakieś. Współczuję się, ra. Brata już nie ma. O Boże. I kurde, przez 6 odcinków niecałych żyłeś. 3 tygodnie później. I co? I co w związku z tym? Co? A co ma 3 tygodnie później do tego grobowca? O kurde. Czemu on wyciąga te kamienie? Oż wpyte! Przeżył! Stracił życia od siebie. O, ale żyje, kurde, nie wierzę. A jednak żyje. What the hell? Easy. You're not ready yet. Take your time. What? Have patience. What happened? One thing at a time. After death, it takes time for your mind to clear. Believe me, I know what I'm talking about. My spirit was trapped in the underworld once too. Co? No fajnie, nowy stopień zagubiony, zajebiście. Czyli tak chyba się zaczyna nasz początek gry. No, zajebiście. Dobra, gadaj dalej. You've got no idea. Fine. Then tell me what you were doing buried. Having a little nap. Look, and where is your companion? You didn't come here on your own, did you? Patty. Yes, exactly.
She buried Ewan as long since gone. But from now on, I'm going to keep a beady eye on you, so you don't lose the rest of yourself. Gdzie moje itemy? Gdzie są, kurwa, moje itemy? What did the shadows do to me? They killed you and took your spirit to the underworld. Ah. You're just a spiritless empty shell. It's only a matter of time before you become nothing but a soulless minion of the underworld. Co powiedziałeś? What did you say? Me, a minion of the underworld. Yes, my friend, you will become a demon, a lackey of the underworld. O, nie ma mowy. It will be a long and painful existence that'll end in damnation. Aha. You're just pulling. You can complain all you like. You'll just become a Podrwimy sobie jeszcze. You need to find your spirit fast if you don't want to succumb. You are weakened. Dlaczego mam minus 2 do duszy? O kurde. You need a powerful mage. Two would be even better. Living without a spirit is no easy thing. Believe me. Jak mnie to stąd zabierzesz? Ty roszczochrany szamanie. How do we get away from here? I've a sloop at anchor in the bay. Aha. It's no battleship, but fares well enough. A dasz mi się rozejrzeć? I want to look around. Do what you must, but don't forget you've no spirit. If you don't want to mutate into some demon, you'd better pull your finger out. If you have any more questions, I'm right by your side. Ty, koleś, mówisz poważnie? I straciłem wszystkie skille. Noż, kurde, nie mogę. Kurde. Aha. A mam te goldy, dobra, to zajebiście, goldy mam, 3 kafle, no to dobrze. Chociaż tyle dobrze. Czekaj, no walka wręcz to musi być. Czekaj, zmniejsz. Zwiększ. Jeszcze raz. Tutaj damy raz na broń dystansową, bo z niej nie będziemy tak dużo strzelać, jakby to się wydawało. Cwaniactwo. O, pistolety. To też się przyda. No kurde, chcę tutaj. Do cholery. Zastraszanie, wytrzymałość. Tu też sobie musimy dać nieco wytrzymałości. Dobra. Zręczność. Magia. A to magia. Jakoś magią nie będę się za bardzo interesował. Duch. Dobra, to jeszcze raz sobie damy tutaj walkę wręcz. Wiesz, że tego musi być najwięcej. Czekaj, wpływ, cwaniactwo, skoro jest tutaj. A dajmy sobie jeszcze tutaj na pistole. Okej. Jako tako sobie będę rozdawał w miarę moich możliwości skille. Wpływ. Zastraszanie, no to też się w sumie przyda. Jeszcze coś byśmy sobie dali. I to też w sumie damy. Dobra. Jakoś magią i duchem nie będziemy się ingerować najbardziej. Ale kiedyś może się to nam przydać. Ja już tu sobie dałem tyle, ile mogłem. Tak zatwierdzam. Dziękuję. Prawa ręka. Co to za szyty mam? Noż, kurde, nie wierzę. O, zostało mi tylko... tutaj mamy floret. No dobra, czyli mamy korzystać z floretu.
Dobrze, czyli musimy teraz mieć ten mieczyk tutaj. No bo żeśmy trochę stracili, no. Prawda, prawda, no. Pistolet mamy, no to dobrze, chociaż mamy te podstawowe rzeczy, bo no byłoby cieniuteńko. Dobra, tu mamy te sztylety, coś na głowę, nic, tors, mamy podartą koszulkę, białe spodenki, stare półbuty, o, mamy złoty kolczyk, o, tu mamy, o, mamy te pierścienie, no to nie jest źle, powiem wam szczerze, nie jest źle. Mogło być zawsze gorzej. Dobra, co do magii, no to mamy tę magię. A, czyli mamy te nasze zachowane żarełka, łupy. No to fajnie, wszystko jest po mojej myśli. No tylko straciliśmy ubiór, no ale to jest chyba najmniej ważne w sumie. No dobra, cieszę się. O, mamy jakiś wzrok orła? To jest zajebiste, wzrok orła w Risen 3. No, no nie może być. Ale fajnie to wygląda. Kostuch, dobra. W dupie cię mam na razie, ale gdzie my w ogóle jesteśmy? Od tego zacznijmy. Mam wrażenie, że... Aha, i on tak za mną będzie chodził. No trochę dziwnie, ale okej. Aha, i on jest teraz moim sojusznikiem, no to fajnie. To zawsze coś. Tego, to, tym na razie nie będę płynął. Ale no kurde, jestem zażenowany trochę, no kurde. Jakieś ścierwo z zaświatów mnie tu, kurde, duszę pochłania. I jeszcze jakiś kostuch mnie tu znajduje, no, no to, że jest w ogóle... Aha, i to jest ta twoja... to jest ten twój galeon. No trochę... Czekaj, to jest kanonierka. No kanonierka jak nic. To nawet tego brygiem nie można nazwać. A co dopiero, chociaż czekaj, to jest szku... Albo kanonierka, albo bardziej szkuner. Nie wiem, takie pół na pół z kanonierka na szkuner. Wiecie, trochę już się wiedzy pozyskało na temat statków z Assassin's Creed 4 Black Flag. Więc wiecie, no to akurat wiedza dla mnie niezbędna. Dobra, kostuszek. Ale co mamy zrobić jeszcze, no? A tu coś jest? Tu coś leży dla nas? Nie. To wszystko tylko kamienie, piasek. Dobra, a... Jeszcze taka inna sprawa. A ja nie chcę wracać na statek, nie ma. No co kicasz z radości? Jeszcze nie skończyliśmy. Wynośmy się stąd. Mam poszukać planów w domu gubernatora Puerto Sacarico na Takariuridji. Kurde. Pokaż dialogi. Aha, fajnie. No to umieszczamy i sobie to zrobimy teraz. Jak oczywiście tu jest, rzecz jasna. Jest tu ten skarb? Czy go nie ma? No nie ma go tu. Trochę lipnie. Szczerze mówiąc. Dobra, no to teraz wchodzimy w nadziennik i... Czekaj, umieść połowę wartości. Mojej podłej sytuacji zabrała mi część mojego ducha. Aha. A, to będziemy szukać brakującej części ducha. Ale tu go nie ma, no to w sumie możemy umieścić. Aha. Dobra, to teraz tak, no to z nim gadamy. No bo to myśmy już przeszukali tą część wyspy. O. Tu są teraz takie pytania, że warto chyba tutaj teraz pogadać nieco. Where can I find them? There are powerful sorcerers on the southern seas. Some of them are spiritual leaders of communities. But make sure you find yourself a strong one. They will help you regain your spirit.
To mamy teraz przerąbane. Trzeba będzie szukać magów sojuszników. Where are the exiled mages? As far as I know, they've settled on the Thunder Isle of Tyrannis. They're digging up the island of gnomes, searching for small magic crystals. And only the mages know what they'll be used for. Będzie się ciekawiej robiło, bo już naprawdę czuję tą moc tej gry. Teraz przynajmniej odczułem. The natives are powerful voodoo sorcerers. That's true. The tribe that you should find most interesting lives on the island of Keela. Strong warriors, mighty shaman, pretty powerful voodoo. I should think you'll find what you're looking for there. I need a druid now. I heard of one on Kalador. I think the druid is called Eldric. He's supposed to be the spiritual leader of the demon hunters. They are extremely powerful dark warriors with their own kind of black magic. I'm sure they'd help you. What about the Inquisition? They lost their supremacy on the southern seas long ago. But the sugarcane plantation on Takarigua may still be there. I'm not sure the Bluecoats can help you, but who knows? I think you have enough information to find a powerful sorcerer now. You must decide where you want to go for help. Aha, i teraz to od nas zależy, fajnie. Kim ty jesteś, kurde, Menelu? Who are you exactly? I'm Bones. Aha. We met before, several years ago. But in the state you're in, I don't think you'll be able to remember that. I used my paltry voodoo skills to awaken your physical remains from the sleep of death. The last person I tried it on wasn't so lucky, but that's another story. I'm impressed they worked at all, and that you're now more or less alive. I am the only friend you have left in this desolate place. Yeah. Who sent you to find me? I'm a pirate, like you. Fajnie. Well, at least you used to be one. Jestem dalej. You were a member of a pirate association that was once very powerful. Co? The Council of Captains on Antigua. Admiral Alvarez has been leading the council for many years. He sent me to look for you. He was concerned about his protege. How did you find me? Not difficult, really. Every rogue on the South Seas knew that you wanted the treasure of the Crab Coast. No, you had better give the old sea dog a hand. Admiral Alvarez has a few problems on Antigua. The existence of the council is at stake. Have you got a moment? Move teraz. Speak. I had a dream. Don't you star. I saw an island and fog. And blue coats. Many of them. I'm sure this means something. We should look into it. What do you think? Where is this island exactly? Well, I'm not really sure, but I've got a feeling about it. Well, at least you're optimistic. Absolutely. Take a look at your sea chart, and then go straight ahead. Fog Island, here we come. Ah, I just remembered something. I knew. Let me guess. Sailing is not your thing. What? No. What makes you say that? Your face says it all. Very funny. Have you ever heard of the Isle of Thieves?
I've heard the island is overrun by gnomes. Yes. And do you know what that means? I should watch my gold. Exactly. But that wasn't what I was getting at. Apparently goblins landed there recently. And? And that means trouble. Our route permitting, we should stop and set things right. After all, there's bound to be some loot. Then I'm in. Aye, aye, Captain. Robi się ciekawe. A Patka, moja siora, gdzie jest? Where is Patty? No longer on the Crab Coast. O kurde. She sailed to Takarigua. From what I gather, she's hunting the one who sold her the treasure map. I guess it won't be an amicable encounter. Do you know anyone on Takarigua? Just the old lighthouse keeper, Jack. But I've no idea if he's still alive. Wszędzie jest ten notarnik Jack. W Gothiku był, w dwójce, w trójce. Teraz tutaj jest. No kurde, on jest wszędzie. Dobra, wiesz co? Możemy już płynąć, bo mam dość tego miejsca. Let's set sail. The rowing boat will get us to the sloop dry. Aha. O, fajnie. Szybko dotarliśmy. I co? I tu mamy nasz ster, ale moment. Najpierw to ja się muszę trochę porozglądać. Tu jest drabina. I co? I nic więcej? Ale fajnie, fajnie, fajnie ogólnie. Nie no, nie jest źle. Zawsze mogło być gorzej. Czyli tutaj teraz chwytamy za ster. Postaw żagiel. I nasz cel podróży. Jaki mamy wybrać? Antigua, Wyspa Złodziei. Moment, najpierw musimy my zadecydować, bo trochę jest teraz tych misji. Takarigua. Połowa wartości. Połowa wartości. Dobra, czyli to już mamy to, jakby ten nasz główny cel misji. Tylko teraz musimy zadecydować. Czekaj, no gdzie by to iść? Gdzie by to iść? Aha. Dobra, wiecie co, ja na chwilę zrobię cięcie.